uważaliśmy, że naszym obowiązkiem moralnym jest zatrzymać ten marsz. Dlatego usiedliśmy, tak jak to robiliśmy w stanie wojennym wielokrotnie. W stanie wojennym też organizowaliśmy demonstracje, byliśmy uczestnikami demonstracji i właśnie tak powstrzymywaliśmy oddziały ZOMO. No i szkoda tylko, że było nas tutaj 6 osób usiadło na ulicy, bo przydałoby się, żeby było nas więcej. Moglibyśmy skutecznie powstrzymać ten marsz. W tej chwili aresztowany jest mój mąż i nasza córka Marysia, 18-letnia. No ale uważamy, że zrobiliśmy to, co kazało nam zrobić sumienie. Dawaj, dawaj tutaj, biejcie! Biejcie na bok! Ale nie puszczajcie, hej! Kto tam na bok? Zobaczcie, a nie, że za chwilę znowu siadają, no! To jest rodzina! Miło! Zostań patriotę! Ja przepraszam bardzo, ale robi mi się niedobrze, jak patrzę na tego faceta, który się przebrał za kobietę i tańczy, no. A jak pani myśli, jakie będą konsekwencje z pani mężem i córką? Oczywiście, że nas skażą, no ale jesteśmy to przygotowani, tak? Nie ma takiej możliwości, że jeżeli każdy człowiek, który staje w obronie prawdy, w obronie wartości, to jest od wieków tak, że liczy się z tym, że będzie musiał złożyć jakąś ofiarę, tak? I my się z tym liczymy. Ale to nie jest coś, co może nas złamać. Mamy doświadczenie ze stanu wojennego, byliśmy represjonowani w stanie wojennym. Nie złamała nas komuna, no to byłoby tragicznie, gdyby nas pedały złamały. Nie ma takiej możliwości. I w każdym bądź razie po prostu jest to oczywiste, że się liczymy z konsekwencjami. Ale mamy też wrażenie, że gdyby inni ludzie mieli tyle samo odwagi, to przestaliby nas karać i ciągać po sądach, tak? To jest kwestia tego, żeby się inni potrafili zaangażować, a nie pozwalać, żeby przebierańcy, żeby zboczeńcy łazili po ulicach i manifestowali swoje zboczenie. Zjechali się tu z całej Polski, to jest obrzydliwe, a my na to w Gdańsku pozwoliliśmy. Panie, jeszcze krótko, na ile minut zablokowaliście ten marsz? No nie wiem, to chyba z 15 może trwało, nie? Mam nadzieję, że chociaż na tyle, no ale... proszę Państwa, najbardziej nieprawdopodobne jest to, że nie ma tutaj Solidarności, że Solidarność dopuściła do tego, żeby zboczeńcy dzisiaj manifestowali swoje zboczenie pod krzyżami, gdzie robotnicy przelewali krew za wolność, ale prawdziwą wolność, bo w stanie wojennym nikt nigdy z nas w żadnej prasie podziemnej, byłam kolporterem, przez moje ręce przechodziły tysiące dosłownie egzemplarzy różnej bibuły, nigdy nikt z nas nie pisał o wolności dla zboczeńców. Pisaliśmy o prawach obywatelskich, o wolności do pewnych jakby przynależnych nam z naszej natury ludzkiej praw, ale nie do tego, żeby mogli homoseksualiści paradować po ulicach. Proszę Państwa, nie walczyliśmy. Prawem obywatelskim nie jest wolność. Uważanie z gołębkiem nie jest prawem obywatelskim. Proszę Pana, z dobrze ukształtowanym sumieniem, tak? Przypominam słowa Jana Pawła II, że sumienie... Mi mówi Kościół katolicki i Pan Bóg mówi, jest natura człowieka, proszę Pana. I natura człowieka też mówi o tym, co jest dobrze ukształtowanym sumieniem. Jeżeli według Pana, jeżeli Pan sobie uzna w swojej głowie, że może Pan zabić własną ciotkę, żeby wziąć jej pieniądze i Pana sumienie tak mówi, to nie znaczy, że jest to jakby prawo obiektywne, tak? Ale w tym momencie krzywdzę kogoś, oni nie wydaje mi się, żeby kogoś krzywdzili. Jak nie krzywdzą? Oni krzywdzą dzieci poprzez indoktrynację. Oczywiście. Przez indoktrynację w szkołach, w przedszkolach już od małego na seks edukacji. Praktyka... Mówi się, że zboczenia są czymś normalnym. Mówi się, że... I to nawet już nie homoseksualizm, ale... A jak pani myśli, dlaczego reszta się nie dosiadła jednak do was? Dlaczego was nie wsparli? Czy oni się boją w jakiś sposób? Nie wiem, myślę, że muszą do tego dojrzeć. Myślę, że muszą dojrzeć do tego, żebyśmy stawiali już przede wszystkim opór, realny opór, żebyśmy stawiali odpór temu, jakby temu, co niszczy naszą cywilizację, co niszczy człowieka. Nie możemy po prostu być bierni. Ja mam nadzieję, że tak jak było w latach 70., tak? Opozycja pierwsza to była garstka ludzi. Potem było przebudzenie. No ale teraz przede wszystkim... Teraz mamy prezydenta, który jestem przekonana, że przywróci normalność, tak? I że skończą się te obrzydliwe parady. A dlaczego pani myśli, że tutaj nie ma Solidarności teraz? Dlaczego? No właśnie, nie wiem, dlaczego Solidarność dopuściła do tego, żeby w miejscu, gdzie 35 lat temu ludzie zawierzali swoje sprawy Panu Bogu, a dzisiaj dopuszczają do tego, żeby dewianci seksualni tam manifestowali właśnie to, co dla normalnego człowieka jest czymś wstydliwym, tak?